ogromna tragedia. To był normalny, spokojny, fajny chłopak. Taka młoda dziewczyna i tak zginęła niewinnie. Ten chłopak chodził z moją córką do szkoły. Także to był bardzo dobry chłopak, z dobrej rodziny. Do komendy w Bytomiu zgłosiła się matka, twierdząc, że jej córka, 13-latka, zaginęła, nie wróciła do domu od godziny 18. Nie ma z nią żadnego kontaktu, nie odpowiada również na telefon. Oczywiście od razu rozpoczęliśmy poszukiwania tej dziewczynki. Mieliśmy informację, że ta sytuacja się nigdy wcześniej nie zdarzała. To dziewczynka, która zawsze mówiła, gdzie idzie, kiedy wróci. No i takie sytuacje o godzinie 23, żeby jej nie było w domu, jeszcze wcześniej nie miały miejsca. To była moja siostrzenica. Tak nie idzie skomentować w ogóle. To się nie. Tym bardziej, że to był normalny chłopak, normalna dziewczyna. Nie, dla mnie to jest niezrozumiałe, że się to w głowie nie mieści. Normalna nastolatka. Wesoło, uśmiechnięta. Normalna nastolatka, bez żadnych tam problemów. Uczynna była przede wszystkim. Córka w to po prostu nie umie uwierzyć. Siedzi i płacze z telefonem i ogląda zdjęcia. No to jest po prostu, no, straszna tragedia. Także no ciężko nam w to jest uwierzyć. Przyjechaliśmy zobaczyć, bo nie wierzyliśmy, że mógł zrobić coś takiego. Ustaliliśmy, że ostatni raz dziewczynka była widziana w Piekarach, więc poszukiwania przeniosły się do Piekar, ale również prowadziliśmy te poszukiwania na terenie Knurowa, bo też pewne czynności operacyjne, które wykonywaliśmy, wskazywały, że być może tam mogła przebywać. To była córka mojej przyjaciółki, 2 miesiące starsza od mojej młodszej córki Oliwii. Patrycja się urodziła w styczniu, a moja córka w marcu. Także no woziłyśmy wózki, razem byłyśmy w ciąży, także ogromna tragedia. Nie mogę sobie wyobrazić, co Marzena teraz z Grzegorzem przeżywają. To jest okropne. Ja pracuję tu w tym sklepie i jak przyszli nam fotkę jej, no nie byłam w stanie obsługiwać. Coś potwornego, bardzo mi szkoda, a tej mamie szczerze współczuję. Dotarliśmy do jej kolegi, 15-latka, który przekazał nam informację, jak wyglądały ostatnie minuty właśnie dziewczyny, kiedy ostatni raz była widziana. Spotkali się razem, mieli się rozstać gdzieś po godzinie 18, miało dojść między nimi do nieporozumienia. Dziewczyna miała wsiąść do autobusu i odjechać. Była na pewno zdenerwowana, odjechała, wybiegła właściwie do tego autobusu. On w pierwszej wersji podawał, że w ogóle nie wie, jakim autobusem odjechała, nie znał szczegółów, więc on tutaj się trop urywał. W końcu dotarliśmy do świadka, który zmienił przebieg tych zdarzeń. To był taki moment zwrotny, który powiedział, że widział ich oboje, tego 15-latka i tą dziewczynę, której szukaliśmy w autobusie razem, więc to już cień wątpliwości rzuciło na wcześniejsze relacje chłopaka. Rozmawialiśmy z nim dalej, on dalej zmieniał tę wersję, już nie mógł powiedzieć, że nie jechał tym autobusem, więc przyznał, że jechał, żeby siedli na nieużytkach, tam spacerowali, ale tam ktoś na nich napadł, więc on uciekł z miejsca zdarzenia, dziewczyna została, nie wie dalej, co się działo. Podejrzenia nasze były coraz silniejsze, zaczęliśmy przeszukiwać ten teren bardzo intensywnie, ale w końcu chłopak wskazał dokładne miejsca pozostawienia zwłok. Niestety tragiczny finał poszukiwań, ujawniliśmy zwłoki dziewczyny z licznymi ranami kłutymi. Ustalono, że ostatnią osobą, która widziała nastolatkę, był jej znajomy Kacper, nieletni, który został następnie zatrzymany jako prawdopodobny sprawca zabójstwa. Jeżeli chodzi o samo zdarzenie, on wstępnie przyznał się do tego, że ugodził dziewczynę, że doprowadził do jej śmierci. Jeśli, tak jak mówią, była w ciąży, to nie odebrał tylko życia jednej osobie, ale dwóm. Jeszcze to było, prawdopodobnie było jego dziecko, więc nie wiem, zabił swoje dziecko i swoją dziewczynę i nie dochodzi to do mnie. Nie wiem, co ten człowiek musiał mieć w głowie. Zawalcz o to życie wieczne, to zawalcz o zmartwychwstanie. Najpierw dzisiaj walczymy o zmartwychwstanie Patrycji i jej syna Jakuba. Zawsze rodzice są za dzieckiem, nie? Bo to były dzieci, to nie były dorosli ludzie. No, przykro mi, tak bardzo to przeżywam. Myślę, że to ostrzeżenie jest dla młodzieży, że życie jest święte, nie? Nie wolno nikomu zabierać życia. Przecież wybyła szkołę, dalej skończyła, wybyła młodaś, dalej się uczyć, no. A on po prostu sobie albo sobie nie zdawał sprawy, że jest życie za fajdą, nie? Bardzo długo się znali, chyba rok nawet. Mamy chyba, nawet nie wiem, czy nie 2 lata byli ze sobą. Oni ostatnio się rozstali. Nie wiem, jak to do końca wyglądało. On będzie odpowiadał jako nieletni zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, albowiem w chwili czynu nie ukończył 15 lat. On ukończył 15 lat 13 stycznia, natomiast do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w dniu wcześniejszym. Dlatego też taką najwyższą karą, jaka może mu grozić, jest orzeczenie środka w postaci umieszczenia go w zakładzie poprawczym do 21 roku życia. Za 6 lat wyjdzie z poprawczaka, bo takie prawdopodobnie zarzuty postawią. Tak. Dlatego, że był w czasie zabójstwa nieletnich, czyli dzień wcześniej. On to zaplanował, jak po prostu normalny morderca. To jest chore, chore to jest to prawo. Powinien być normalnie karany jak dorosły. Powinien mieć dożywocie. Najdroższa córeczko, piszemy do Ciebie, bo przed każdą podróżą trzeba się pożegnać. Ta podróż jest bez naszej zgody, przepojona ogromnym bólem, który wylewa się z nas krwawymi łzami. Nie wierzę w to, co się po prostu stało. Kacpra też znałam bardzo dobrze, że on takie coś mógł zrobić. Nie mogę. Nie dochodzi to po prostu do mnie. Ja po prostu nie wierzę, że jej nie ma. Ja mam wrażenie, że nie wiem, ona pojechała gdzieś na wakacje i do nas wróci za tydzień. Nie potrafię sobie wyobrazić, że nigdy jej nie zobaczę, ani nigdy nie usłyszę. To wszystko, że takie rzeczy spotkały jeszcze dziewczynę 13-letnią, która miała pół życia przed sobą. I że rówieśnik, że tak powiem, odebrał jej życie, a no, lata młodości. Jakby ciężko jest to wszystko pojąć. Ciężko by to było pojąć, nawet jeżeli byliby to dorośli ludzie, a co dopiero, no to były dzieci jeszcze. Pamiętaj, kochana Patti, że my, Twoi rodzice, będziemy zawsze myśleli o Tobie, tęsknili za Tobą i zastanawiali się, jakby to było, gdybyś mogła być z nami.